prezentujemy dzisiaj kombajn serii T, model T670 z headerem 9-metrowym. Wyposażony jest w jednostkę napędową 9-litrową o mocy 480 koni. Kombajn wyposażony jest również w telematykę, która wspiera operatora, wspiera właściciela oraz wspiera dział techniczny serwisu. Możemy proaktywnie obserwować tą maszynę. Zbiornik na ziarno w pojemności 11 tysięcy litrów. Wydajność do 50 ton na godzinę. 4,3 metra aktywnej separacji. Bardzo dobrej jakości ziarno. Czyste oraz nieuszkodzone. Bardzo dobra widoczność, ale również sterowanie. Bardzo proste sterowanie. Bardzo szybki rozładunek do 125 litrów na sekundę. Ostatni dzień pogody, taka duża maszyna właśnie nam zapewnia, że dzisiaj skończymy żniwa. I to jest moim marzeniem, żeby mieć tak wydajną maszynę. Plony są wyjątkowe, 10 ton z hektara, prawie słomy nie widać, jest gołe ściernisko, także ładnie jest ścięta, to jest nowa technologia. Mam do tej pory kombajn 15-letni, przy dużym plonie 10 ton z hektara, tej słomy jest bardzo dużo i potem przy sianiu bezorkowym rzepaku jest wielki kłopot. Polecam wszystkim prezentacje, bo one są najlepszym zabezpieczeniem przed kupnem złej maszyny. Porównujemy sobie pracę tych kombajnów i jakość zebranego plonu.